Nie wiem, czy lepiej będzie mogło. Pierwsza bitwa, którą chciałem zagrać Manticorą, rzuciło mi malinówkę, losowanie z dziewiątkami. Początek bitwy, jedziemy do prawej strony, w okolice tych krzaków i korzystamy z systemu obserwacji dowódcy optyki i spotujemy sobie te czołgi właśnie, które tu przejeżdżają. Mam nadzieję, że moja drużyna będzie mogła to wykorzystać i coś tu fajnego postrzela. Tego focha na przykład, który sobie stoi wesoło, ale w sumie on już zniknął. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczę. O, takie 50 tu się, 50 się wychyla. Powinien za to oberwać od kogoś. Nikt nie strzela. Po drugiej stronie mamy 3 lighty, Manticore, Testolighta i Gesora. Musimy koniecznie zwracać na nie uwagę. Dostajemy po asyście za TNH. Jeżeli on się wycofa, to znowu go zaświecimy. W tym momencie chyba nie powinienem nic innego robić, tylko czekać i tu spróbować spotować te czołgi. Widzimy, że ta Manticora jest na jeden strzał tam na dole. Spodziewam się, że Gesor albo Teseta jest w standardowym krzaku w tych okolicach. Może zaznaczę ten kwadrat, może ktoś strzeli na ślepo. Tak teoretycznie, gdybym wcelował się w to miejsce... Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że chcę strzelić na ślepo, cofnąć się i skorzystać z tych krzaków, żeby tu mnie nikt nie zobaczył. I akurat dostał spota ten Gesor i go rozwaliliśmy, w sensie moi sojusznicy, ale go trafiliśmy, więc super. I w tym etapie bitwy wydaje mi się, że ja jakoś tutaj dużo nie zdziałam. Ta strona jest mocno zamknięta, moi sojusznicy za bardzo i tak z tego nie korzystają, więc wolę podjechać na drugą stronę, bo tam pewnie wygramy górkę i będę mógł spotować te czołgi, które będą pod górką. Przejeżdżamy sobie w taki sposób, żeby ta Manticora nas jakoś nie zobaczyła. Inne pojazdy, podjedziemy sobie do tej pozycji. Mamy spota, a teraz zapraszam was na krótką przerwę na reklamę. Zmęczony bezmyślną pracą? Wynudzony miejskimi korkami? Albo nie możesz znaleźć spokoju w własnym domu? I czujesz się cały czas zwyczajnie? Nie zgadzaj się na zwykłość, zostań legendarny. Poznaj koniecznie grę Hero Wars stworzoną przez Nexters. A link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz grać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Nawet kiedy udajesz, że pracujesz, możesz przykładowo odpalić Hero Wars jako druga karta na przeglądarce. Na pewno musiałeś się stęsknić za fajnymi gierkami RPG z młodości, prawda? Ja też, dlatego Hero Wars czerpie wszystkiego, co najlepsze z tamtych lat i ulepsza każdy aspekt. Odkryjesz ekscytującą historię w trybie kampanii, wyczyść lochy z tytanów, aby zgarnąć cenne nagrody. Walcz na arenie o sławę i jak najlepszy ranking. Razem z przyjaciółmi możesz walczyć z bossami i rywalizować przeciwko innym graczom. To gra, gdzie możesz udowodnić swój najlepszy potencjał przywódczy, który może być ukryty przez nudną codzienność życia. Hero Wars jest stale aktualizowane, deweloperzy słuchają się graczy i community, dzięki czemu dodają to, co gracze naprawdę chcą. Dlatego powyżej 100 milionów graczy na całym świecie gra w Hero Wars. Nexters kocha swoich graczy, a także zapewnia im najlepsze wrażenia podczas rozgrywki. A tak przy okazji, to właśnie teraz deweloperzy gry dają 5 najlepszych bohaterów nowym graczom. A kto jest piąty, przekonaj się w grze. 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet również. Zrób sobie przerwę, aby zostać bohaterem. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR i zacznij grać w Hero Warsy już teraz. Okej, jeżeli ja zostałem wykryty, to raczej sugeruję, że Testo LT spodziewam się, że jest w tej pozycji, albo jakiś czołg średni, dokładnie te kwadraty tutaj, te krzaki. Zobaczcie, że Manticora została rozwalona, która była tutaj i to nam otwiera też pewne możliwości. Mianowicie mógłbym na upartego zjechać w dół i coś tu pospotować i chyba na to się zdecyduję, bo na Sharp Future podjechał tam, T54 Light pod bazę. Tutaj może ktoś być, ale po spocie on, jeżeli on do mnie strzeli, to od razu będzie musiał się cofać i mocno dostanie od naszej bazy, ale jak widzicie, już nikogo nie ma. Wiem, że raczej tutaj ktoś jest, więc może bardziej przyjadę na tę część. Zostałem wykryty przez ten pojazd, czyli bardziej on gra od tej części mapy, tam gdzie to drzewko się przewaliło. Nasz mał zjeżdża na dół, jeszcze jestem wykryty, więc muszę poczekać. I mniej więcej teraz mógłbym spróbować... Oj, albo nie mógłbym kogoś pospotować. Możliwe, że teraz zniknąłem. Ma 8320 metrów, raczej mnie nie zobaczy, więc trochę sobie podbiję asystę. Tylko nadal niepokoi mnie ten pojazd, który stoi tutaj. To jest Testo LT na 99%. Cały czas zaznaczam mojej drużynie te kwadraty, ale już powoli nie mam cierpliwości do tego wszystkiego i dlatego staram się uciec, korzystając z tego drzewa, krzaka, żeby ten Testo LT mnie nie zobaczył. Jak najdalej od tej pozycji uciekam. No i teraz on chyba mnie nie spotuje, dlatego ja podjeżdżam sobie w inne krzaczki, zaświecę te wszystkie pojazdy, które tutaj grają, jak między innymi ten STRV. STRV powinien zaraz spaść. Tak jest, jest artyleria oraz te wszystkie inne czołgi, które tam będą, jak UDES. SETA MXM4. Dojeżdżamy sobie w krzaczki. Został foch. Zobaczmy, gdzie jest foch i Aseta.
Jest i foch. Możemy wjechać tu do wody, mamy spota z takiej odległości. Chowamy się za wrakiem. Foch nie jest chyba nami zainteresowany. Focha nie ma. Ta setka się pojawiła. Była w tej pozycji, o której wam mówiłem. Może bitwa nie jest jakaś najlepsza. Może ta bitwa nie jest jakoś specjalnie ciekawa pod względem wyniku, ale moim zdaniem były tu fajne zagrania, takie stopniowe rotacje, czytanie tego, co się dzieje. Nie było głupiej tak zwanej wyjebki, tylko na spokojnie podjąłem swoje decyzje, żeby tu zmienić pozycję. Tu zauważyłem, że ktoś będzie w tych krzakach, to podjechałem gdzieś indziej. Stopniowo, korzystając z takich schematów, dobrze wam to pokazywałem, co powinniście robić, kiedy i dlaczego. T5-4 zrobiła 7000 po spocie, gratulacje dla niej. Ja zagrałem ostrożniej. Piaszczysta rzeka, losowanie z ósemkami. Mało powiedziałem na temat Manticory i wszystkiego tutaj, co o niej sądzę i tak dalej. To może w tej bitwie trochę bardziej się wypowiem. Generalnie to początek bitwy, jedziemy w środek. Świecimy El Savena. Dopóki jesteśmy w krzaku, to powinno być ok, a jednak on nas i tak zaświecił. Liczyłem na to, że jakiś czołg typu, nie wiem, Tygrys II, T-832 będą przejrzeć sobie tutaj i fajnie ich przestrzelę. Niestety nie udało się. Jest EBR. EBR-a już prawie nie ma. El Saven ucieka i możemy to wykorzystać i teraz to my wjedziemy sobie w krzaczek. Wcelujemy się w El Savena. Fajnie by było w sumie do niego strzelić, tylko jak strzelimy, to na pewno zostaniemy wykryci. Ale może go dobijemy i to będzie na pewno warte. I nie mamy nawet spota, więc to jest jeszcze lepsza informacja. EBR obity, nasz EBR przejmuje linię K. My prawdopodobnie będziemy mogli wjechać w fajne krzaki tutaj przede mną. EBR jest tu, on nas nie zaświeci. Teraz pytanie, chyba jesteśmy bez spota na 90%. Tak jest, jesteśmy bez spota w fajnej pozycji i teraz spotujemy sobie te wszystkie niszczyciele, które będą strzelać do czołgów na linii K i tak dalej. Będą spotowane przez nas, więc rewelacja. Odnośnie Manticory mogę powiedzieć tyle. EBR jest najlepszym czołgiem lekkim pod takie aktywne spotowanie. Natomiast w wypadku takiego bardziej pasywnego spota, takiej klasycznej sztuki grania czołgami lekkimi, to Manticora wygrywa przez to, że ma lepszy przede wszystkim zasięg widzenia od EBR-a oraz ma delikatnie gorszy kamuflaż od EBR-a. Natomiast ma lepszy kamuflaż niż T-100LT i ma lepszy zasięg widzenia niż T-100LT. Delikatnie, ale te parametry robią różnicę i w bitwach klanowych jest taka Manticora wykorzystywana, czy turniejowych, na niektóre określone pozycje, przez to, że tam te kilkanaście metrów zobaczy szybciej T-100LT albo EBR-a w krzaku, aniżeli na odwrót. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o bitwy losowe, no to tutaj nie zawsze możemy liczyć dla naszych sojuszników, którzy będą strzelać to, co my spotujemy i tak dalej. Sami doskonale wiecie, jak ta gra jest skonstruowana i z jakimi graczami czasami mamy do czynienia. Dlatego według mnie lepszy jest pojazd, właśnie taki T-100LT do grania bitew losowych, ponieważ możemy robić bardzo fajne uszkodzenia, jak i też nadal bardzo dobrze spotować. Ta mała różnica nie jest na tyle jakby zauważalna w bitwach losowych, żeby decydować się na Manticore, ponieważ Manticore ma tragiczne działo, porównując do T-100LT, nie ma w ogóle pancerza, T-100LT potrafi poodbijać, natomiast Manticora jest czołgiem bardziej już pod takie zaawansowane tryby dla doświadczonych graczy, bo niestety nie możemy tu fajnie strzelać do przeciwnika. Teraz zmiana pozycji, tak żeby próbować wyciągać E75, które będzie bokiem. Dobiliśmy sobie E75, no i przed nami kolejne czołgi. Nie wiem, czy zaświeca te niszczyciele, bitwa jest dosyć zdominowana przez nas. Tak troszeczkę jolo teraz pojadę, bo chcę zaświecić te deki. Oj, sam dostałem spota i plombę za 500. Natomiast zobaczyłem teraz tą WZ-kę. Schowam się od niej. Ktoś powinien dobić tego Foresta na pewno. O, artyleria dobiła, więc spoko. Zaraz powinniśmy zniknąć ze spota od WZ-ki więcej. W tym momencie, jeżeli ona nas nie widzi, to my też jej nie widzimy. Znaczy, jak ona nam zniknęła na chwilę, no to też jej my zaczęliśmy znikać. No i co? WZ-ki nie ma. Po kolei teraz należy dobić te pojazdy, robić te uszkodzenia. Wychylę się na tę setę, strzelę raz. Od razu się cofam. Tygrys drugi nawet się nie odwrócił. Teraz próbuję się odwracać. Dostajemy jeszcze po spocie. Te czołgi stąd mogą do mnie strzelić, ale jak widzicie, nikogo nie ma. No, ta setka się odwraca, Tygrys drugi się odwraca, wceluje się może w Tygrysa, oddałem pewny strzał. Trochę i tak słaba, jakby nie miałem chyba elewacji czy depresji działa, żeby oddać pewniejszy strzał, dlatego to mi trochę więcej czasu zajęło. Celuję w Lorkę, mogę nawet zebrać, to moje HP aż takie istotne nie jest, no bo jest końcówka bitwy 10 do 3, ale warto jeszcze mieć jakiś komfort wyjazdów.
Lorka niestety będzie mogła do mnie strzelić, jak się tak wychylę. Ale co zrobić? Trzeba robić te uszkodzenia, bo w tej bitwie już spota nie zrobię. Znowu tak bardzo powolnie się wychylałem, dlatego zebrałem. Ta Lorka tu będzie się wychylać znowu. U mnie 3 sekundy. Celujemy w to miejsce. I wchodzi, o dziwo. Dobra, jest ten Sharp Futur. No chyba nawet ładuje, nie jest zainteresowany. Może uda nam się zrobić, oddać jeszcze jeden strzał w T-832. Ono strzeliło. Dojedziemy sobie chyba od boku. T-832. O nie, co ja zrobiłem? Okej, on się odwraca do nas. Najważniejsze, żeby przebić. Okej, bok wieży. Tak jest, mamy to. Prawie 4000 uszkodzeń. Chyba nie zdążę oddać jeszcze jednego strzału. No nie. 2000 po asyście, 4000 prawie uszkodzeń. Fajna bitewka, 4 fragi moim zdaniem. Dobre też były rotacje, 12 na 12. Skuteczne strzały. Lecimy dalej. Kolejna mapa to Przełęcz. I tu pojedziemy sobie na miejscówkę, żeby zaświecić czołgi, które przejeżdżają na drugą stronę. Najważniejsza rzecz i podstawowy błąd. Dużo ludzi wjeżdża w te krzaki. Dużo ludzi wjeżdża na przykład w ten krzak. Teraz, nie wiem czy zauważyliście, jak zauważyłem, że AMX jeżdża w dół, to specjalnie oddaliłem się od niego, ale stojąc w taki sposób, żeby nadal spotować te czołgi, które tu przejeżdżają. I zobaczcie, że mi się to opłaciło. Ale chowając się jednocześnie od AMX-a, żeby on mnie zaświecił. I pierwsza rzecz... Oj, teraz on mnie zaświecił. Niestety muszę się schować. I to był błąd. Ten AMX jest bardzo niewygodny, ale już dostał od Centriona raz, więc spoko. Zaświeciłem Leoparda, może jeszcze wykryję jakiś czołg. Zobaczcie, AMX już odpuścił tą pozycję, Centurion go wypchnął, nadal tu zostanę, może jakiegoś AMX-a 50 bez zaświecę. Gdybym grał na początku w tym krzaku, to automatycznie ten rajd AMX-a powoduje, że mogę zebrać bardzo dużo, mogę też zebrać od czołgów, które tutaj będą grać, od Leoparda i tak dalej. Gdybym grał w tym krzaku, to jest bardzo prawdopodobne to, że dostałbym jakieś strzały na ślepo i tak dalej. Generalnie w większości przypadków, jeżeli jakiś czołg nie zjeżdża na dół, jak ten AMX, to było i tak bardzo głupie zagranie z jego strony, to możemy sobie grać na otwartym polu, w takiej pozycji i stąd spotować cały ten przejazd. Niepotrzebne jest to, żeby wjeżdżać specjalnie do krzaku, bo mamy na tyle dobry kamuflaż, że przeciwnik nas i tak nie zobaczy. Tylko zagranie AMX-a trochę mocno pokrzyżowało mi moje całe plany. O, i przejeżdża AMX-50B, wspominany. Mogę do niego strzelić, dostaję też po asyście. Myślę teraz, czy bardziej nie zagrać okolicy tego mostu. Tam nasz obiekt 277 jest mocno obity i te czołgi mogą się wychylać na moście i tam widzę szansę na pospotowanie czegoś. Podjechałem tutaj i mam E50M, które przebiłem, nawet podpaliłem. Tutaj jest bardzo ciekawy przestrzał w ogóle stąd na ten czołg, który gra tam. I rozwaliłem E50M, więc fajne zagranie. Co mam w głowie? W głowie mam to, że obiekt 277 zaraz padnie i w momencie, kiedy on padnie, ja wezmę większy dystans i będę spotować lodówkę, będę spotować aseta, jak będzie się wychylać. Tylko te czołgi coś nie chcą się wychylić, nie chcą skończyć 277, dlatego moja pozycja nie jest aż taka użyteczna. My wygrywamy tamtą stronę, gdzie jest Leopard. Te VZ-y dojeżdżają, ta lodówka zginęła i tak dalej. Mamy dwie opcje, albo wyjeżdża... Aha, ta setka podjechała. No dobra, ta setka powinna zostać rozwalona przez grilla, okej. Więc w sumie warto było zrobić tak zwaną flankę, czyli wyjechać z drugiej strony. Mam na myśli oczywiście zjazd tutaj od lewej części, a nie wyjeżdżanie tak jak wszyscy będą wyjeżdżać i zaskoczenie trochę rywala, może złapiemy artylerię. Albo wyjedziemy na plecy E4 w sumie. Myślałem, że te wszystkie czołgi będą na bazie, ale pokazała się E4. Też w nie najlepszy sposób zjechałem z tego mostu. W ogóle tu jak pancer też podjechał. Też jest ciekawe. A jak pancer będzie się na nas odwracać, niestety... No ja nie mogę tak na niego wyjechać i go objeżdżać. Nie miałem takiej pewności. Ponieważ no był ten drugi czołg. Była ta E4, która mogłaby mnie dobić. Spróbuję się jakoś schować tutaj. No pytanie, jak pancer na nie wyjedzie, to chyba niestety mam garaż. Ale... Nie trafił mnie! Nie wiem, jak to się stało, też popełniłem błąd. Myślałem, że on od razu się naprawi i powinien pojechać tędy. A pojechałem w taki sposób dookoła, ale i tak mnie trafił. Dałem mu gąskę. Nie ma zestawu naprawczego. Jakimś cudem to przeżyłem. Albo i nie, albo tak, albo i nie.
Znowu nie trafił. No czasami tacy gracze umilają nam rozgrywkę. Jak to mawia klasyk, więcej szczęścia niż rozumu. Ale i tak takie bitwy są moim zdaniem fajne do pokazania. Kilka ciekawych zagrań było, może idealnie nie wyszło to spotowanie. Na pewno pokażę wam te zagrania na przełęczy, jak będę mieć więcej powtórek, o co mi dokładnie chodziło i jak to powinno wyglądać. Linia Siegfrieda, dwa czołgi lekkie. Zawsze analizujemy to, jakie czołgi ma drużyna przeciwna, w szczególności jak gramy lightem i jakie to są lighty. EBR i RHM, czyli czołgi, które grają bardziej aktywnie. Dlatego ja zdecyduję się zagrać pasywnie i wybiorę standardową pozycję, czyli te krzaki. Minus jest taki, że stąd mogę dostać strzały na ślepo, jeżeli przeciwnik jest ogarnięty. Najważniejsze w dojeżdżaniu na tę pozycję jest to, żeby się nie łamali żadnych drzew. Dobra, ci gracze nie są najgorsi. Nie są najgorsi i EBR mnie chyba zaświecił teraz, czy nie? Nie, na szczęście mnie nie zaświecił. To jest ta różnica, jeżeli chodzi o zasięg widzenia EBR-a, a Manticore. Ja go zobaczyłem, on mnie nie zobaczył. Ile właśnie strzałów tam leci? RHM ma bardzo dobry zasięg widzenia bazowy i on mógł mnie zaświecić, ale jakoś mnie nie wykrył. On jedzie kamikaze i musimy go oczywiście rozwalić, pomóc naszemu EBR-owi. Mamy na tej stronie chyba 2 na 2. On wjeżdża bardzo głęboko w EBR-a. Ja stoję w takiej pozycji, żeby nie dostawać nic od innych pojazdów, wiadomo. Tylko nasz EBR teraz popełnia błąd, bo on wychyla się pod inne czołgi. On powinien zostać w tym dole i tyle. Lepiej by było rozwalić EBR-a, ale... O, zobaczcie, jest Batcha tutaj. Jeszcze ja się wychylę, żeby dostać coś może po spocie za niego. Jestem zmuszony do ucieczki. Nasze artylerie nam padają i wygląda to tragicznie. Inaczej tego bym nie określił. Nasze arty są na pewno nie uciekną. Jeden met, czyli Batcha zrobił dużą różnicę. Jeszcze słabo zagrał nasz EBR. Pojadę może w taki sposób, żeby kogoś wykryć i... Generalnie muszę uciekać. Ustawię się tutaj, żeby oddać może jakiś jeden strzał. I znowu będę dalej uciekać. EBR mnie nie wykrył. Dostał ode mnie raz. Chyba znowu mnie nie wykrył, ponieważ takie drzewko było w tej linii strzału. Ale teraz, gdy się wychylę, to on raczej mnie zobaczy. Pytanie, czy on będzie wychylony, jak ja przeładuję. Spodziewam się, że on znowu się wychyli. No, fajnie by było obić tego EBRa jeszcze bardziej. Leopard podjeżdża z prawej. Mam to na uwadze oczywiście. Ten EBR się wychyli. Jest RHM. Dobra, strzałem do RHM-a. Było mało, ale muszę uciekać. Wynik 0 do 3. RHM padł po moim spocie, więc spoko. Leopard sobie tutaj pogrywa. Lion nas flankuje ogólnie. No nie widzę tego dobrze. Widzę tego Leoparda. Ja muszę robić tyle uszkodzeń, ile fabryka dała, jak to się mówi. No bo... Wynik jest minus 8000. Nie ma tu nawet mowy o spotowaniu. Tylko skupmy się na tym, żeby nasza drużyna jak najdłużej przeżyła i żebyśmy mieli jakiś fajny wynik chociaż tej bitwy. Wychylam się, coś tam odwracam uwagę. Takie mam zadanie. Lion się znowu odwrócił, nie trafił. Mogę do niego strzelić teraz. Dostał, jest na jeden strzał. EBR na mnie się wychyli. No, tarana. Nie wiem, jak to wygląda z taranowaniem w sumie na Manticorze kontra EBR. Wyszło to dosyć podobnie. Oddałem jeszcze jeden strzał i chyba teraz niestety, ale zginę albo nie zginę. Leopard za zero. Nie wiem, czy EBR mnie trafił, czy o co chodzi. Ale chyba, znaczy na pewno nie jestem w stanie tej bitwy przeżyć. W tej bitwie. Dobiłem jeszcze EBR-a. Z prawej czołgi tutaj... Bardzo szybko wyjeżdżają i Leopard teraz nie pozostawia żadnych złudzeń. Takie bitwy niestety się zdarzają. Chcecie spotować, chcecie grać pod spota, a robicie top damage w drużynie na full losowaniu na 10 tiary czołgiem, który jest tragicznym do robienia uszkodzeń. Ale zagrajmy jeszcze jedną bitwę. Czy mam jakąś ochotę pograć dzisiaj czołgami lekkimi, pokażę wam na kanale. Pozdrawiam też serdecznie Hostoraxa, Jakuba, Jarko, Lord Piotr, Wotnub, Sau, Ryan. Pozdrawiam was serdecznie, opisaliście komentarze, że chcecie zobaczyć Manticore. I początek, zauważcie, że spotuję te czołgi, może oddam jeden strzał taki nieprzycelowany, bo i tak miałem spota, od razu się cofnę. I liczyłem na to, że ktoś może postrzela po naszym spocie. Na początku nie widziałem, czy nasze lighty będą tu spotować, typu Manticore i EBR, ale EBR też tu podjechał. Szkoda, że nikt z tego nie korzysta, nie mamy żadnego niszczyciela na bardzo typowej pozycji, czyli tutaj. Natomiast nasze czołgi ciężkie grają ultra agresywnie, wyciągnęły VZ-tę, jadą po lodówkę. Te pojazdy z drużyny przeciwnej coś się nie pokazują w ogóle na tamtej flance.
I tu możemy coś pomyśleć o tej stronie bardziej. Ja widzę, że może nam się ona jakoś bardziej otworzyć z biegiem czasu, więc możliwe, że się wychylę tutaj i zaświecimy jakiegoś niszczyciela, focha, kogoś tutaj grającego. Nikt nie będzie. A trójka zaznaczyła, że im pomoże. Jeżeli mam pewność, że trójkę odda strzał w takiego MX-a 1305, no to mogę sobie na więcej pozwolić. Na razie podjadę sobie pod ten kamień. Teraz stąd nikt nie powinien mnie zaświecić, a samemu strzelę do tego obiekta 277, którego i tak nie trafię. Ale może tutaj gdzieś być Manticora. W Ebra akurat nie strzelę. Ten 277 zjeżdża w ogóle tak w dół. I w sumie inne czołgi też mogą tędy jechać, gdzie 277. Bo on otwiera, przeciera szlak jakby do reszty pojazdów. Stąd możliwe, że ta pozycja będzie dosyć ciekawa, żeby zaświecić pojazdy tutaj grające. To drzewko powinno mi dawać też trochę ekstra kamuflażu. Jest Manticora, która jedzie. Zobaczcie, nasza trójka nie korzysta, w sensie dopiero co podjechała, ale ja korzystam z tego kamienia i przez ten kamień ta Manticora mnie nie ma prawa zaświecić i wszystkie inne czołgi, które tutaj grają. I nasza trójka teraz może na przykład zginąć. A ja mogę dobić Ebera, tylko go nie trafiłem. Dostałem spota. Warto przykleić się jeszcze bardziej, żeby nie dostawać od czołgów z tamtej strony. I powinienem być bezpieczny. Szkoda tylko, że przeciwnik wie o mojej pozycji. Ale i tak warto by było dobić tego Ebera. Eber ucieka. No i dostał. Udało się trafić. Spoko. No teraz nadchodzi pora, żeby podjeżdżać i powoli czyścić te czołgi lekkie, które tutaj mogą stać, typu MX Manticora w tym krzaku na przykład. Ale nie, akurat nie ma. Artyleria się topi. Poddała się w tej bitwie. No dobra, zaświecę Rhino, AMX M4, te pojazdy, na nich się skupiam. Tu jest AMX M4. Foch ucieka, nie wiadomo co z Rhino. AMX w ogóle nie jest mną zainteresowany, Rhino już się wycofał. Jest tutaj, muszę się schować. Zaświeciłem artylerię. AMX powoli odwraca się na mnie. Arty nie ma. AMX, jeżeli zejdzie w dół, no to wyjeżdża pod moich sojuszników, więc nie powinien on tego robić, ale i tak to robi. No. Nie każdy zawsze wszystko widzi. W sumie słaba ta bitwa ostatnia. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze zrobię sensownego. Będzie ciężko. Jest foch na spocie moim. Rhino, możliwe, że też po moim spocie będzie. Spróbuję się wychylić 1 za 1 albo 0 za 2. Prawie że. Foch ucieka po spocie. Okej, tylko w sumie połowa spota. Ten obiekt się tu wychyla. Jeżeli przebiję obiekta we włas, to byłoby fajnie. Aj, trafiłem w kamień. Obiekt strzelił, Rhino strzeliło. Na upartego. Mogę przejechać chyba tak, o, po prostu tutaj sobie na drugi wał zbiorę od Rhino. Nie, obiekt za zero, Rhino nie trafiło, mam mega farta. Coś z niektórymi strzałami na tym odcinku. Tak, kiedy mówisz, że czołg lekki nie ma żadnego pancerza, a w bitwie odbijasz więcej niż jakiś czołg średni czy ciężki. No ciekawostka. Ale akurat w tym wypadku wydaje mi się, że obiekt 279 strzelił mnie po prostu nie w pancerz, tylko gdzieś poniżej gąsienic. W te sektory i miał pocisk hit, dlatego tak to wyszło. Ej, szkoda, że nie udało się dobić. Chyba najgorsza bitwa na tym odcinku, ale takie się zdarzają również. Moje wyposażenie, jakie grałem w większość bitew, to jest typowo pod spota. Oczywiście na pierwszym miejscu system obserwacji, cichy układ od ptyka. Drugi zestaw to trochę bardziej pod uszkodzenia, ale nadal maksymalizuje swój kamuflaż. Zasięg widzenia z wentylacją będzie wystarczająco dobry. No i dosyłasz, żeby robić uszkodzenia. No a modyfikacje polowe, możecie być ciekawi, to tak się prezentują. Tutaj nie widać, bo jest kamerka, ale to jest w lewo. Tutaj nic nie ma, tu w prawo, lewo, prawo. No i generalnie to tyle. Dzięki za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się. To elo.